Historia kilku kolejnych dni miała wpływ na przebieg całej wyprawy. Dodajmy nieoczekiwany przebieg. Po pierwszym zakolu rzeki Lomela, upewniwszy się, że nikt mnie nie widzi, przybiłem do lewego brzegu. Teraz albo nigdy, pomyślałem. I spakowałem ponton do plecaka, aby ruszyć w głąb dżungli, zgodnie z wytyczonym planem. Na początku musiałem przejść przez rozlewiska rzeczne, które jeszcze nie ustąpiły po porze deszczowej. Tego popołudnia przebrnąłem niewielki kawałek i szybko rozbiłem obóz. Nazajutrz natrafiłem na mały strumyk i puściłem się w górę jego biegu. Gdy zniknął niemal zupełnie, odbiłem na azymut, próbując przedrzeć się jak najdalej, ale niemożliwa gęstwina nie pozwalała mi na sprawne poruszanie się. Kluczyłem nieco, licząc na odnalezienie łatwiejszego terenu, ale w końcu poddałem się i zmordowany wróciłem do strumienia. Poniedziałek 15 stycznia 1918 roku, a ja nie posunąłem się zbyt daleko. Ta dżungla jest bardzo gęsta, mimo że nie ma tych liściastych tworów jak w Odzala, to jednak wszystko jest gęste. Lianiska takie, że to po prostu się nie da przez to przebrnąć. Przynajmniej z tym moim wielkim plecakiem. Tak sobie myślę dzisiaj, że jednak trzeba było wziąć inną strategię. Przyjąć, że na przykład maksymalnie na 15 dni jedzenia, a nie na 30, czyli miałbym 5 kilo mniej. No i wtedy można by ruszyć. Wtedy bym się posuwał szybko, przynajmniej szybciej. No w każdym razie wymyśliłem strategię taką, że będę chodził bez plecaka najpierw, robił wywiad taki, zwiad, a potem będę wracał po plecak, już będę wiedział, gdzie idę, co mnie tam czeka i gdzie będę nocował, czy coś takiego. No nie, może nie tak, że cały dzień, ale jutro, no wiem, że pójdę na pewno 45 minut stąd, jest jakby koniec tego strumienia i gdzieś stamtąd, tam zostawię plecak, no i stamtąd zrobię zwiad, pójdę bez plecaka, no i zobaczymy, dokąd dojdę zgodnie z moim pierwotnym planem wytyczonym. No i jak dojdę do jakiegoś fajnego miejsca, gdzie jest woda, to po prostu wrócę po plecak i będę tam szedł już do końca dnia, żeby tam zabiwakować. Zobaczymy, czy ta strategia się bardziej sprawdzi, bo dzisiaj po prostu szarpanie się z tym plecakiem i jeszcze z wątpliwościami, czy jest sens iść w tym kierunku, to było nieporozumienie zupełne.
Zatem biwakuję nad takim strumyczkiem. No, ognisko dzisiaj mi się łatwiej udało rozpalić, choć też pół kostki straciłem. Ale za to mogę w każdej chwili je rozdmuchać i będzie. Suche drewno to jest najważniejsze, takie leciuśkie. Prawie próchnica. I co zjadłem? Wczoraj był tikka masala, a dzisiaj był wieprzowina z groszkiem. Nie, z groszkiem nie było, ale z pieprzem zielonym i z ziemniakami. Także pysznie. Jest wcześnie w ogóle, 18:48, że mam jeszcze kupę czasu do snu. Gdzieś nie wcześniej niż o 21:00 chciałbym zasnąć. No zobaczymy. Wczoraj się nie wyspałem w ogóle, bo gryzły mnie takie muszki, które mimo moskitiery, która jest naprawdę gęsta, wlatywały i mnie gryzły. Teraz widzę, że jakieś też są, ale mnie nie gryzą na razie. Zobaczymy, co będzie później. W każdym razie nie założyłem podkoszulki dzisiaj, tylko podkoszulkę mam na podorędziu. W razie, gdyby gryzły mnie komary, to po prostu założę ją na twarz. Rankiem zrobiłem to, co zaplanowałem, czyli zaniosłem plecak do miejsca, gdzie zaczyna się strumień i stamtąd już na lekko poszedłem na azymut przez gęstwinę. Pomimo braku plecaka posuwałem się bardzo powoli. Tak gęstej dżungli jeszcze nie doświadczyłem. Ani w 2015 roku z drugiej strony tego lasu, ani rok później w Kongu Brazzaville w Parku Narodowym Odzala Kokła. Pokonanie 300-metrowego odcinka zajęło mi 1,5 godziny, a powrót do plecaka niewiele mniej. Zdałem sobie sprawę, że w takim tempie nie mam szans na realizację planu szybkiego przejścia Salongi. A skoro tak, to wcześniej czy później będę musiał skorzystać z pomocy straży parku. Z oczywistych względów chciałem tego uniknąć. Dlatego z ciężkim sercem postanowiłem się wycofać. Wracając, wszedłem na ścieżkę, którą odkryłem jeszcze poprzedniego dnia. Ta zaprowadziła mnie do dużego strumienia. Strumień w końcu zaprowadził mnie z powrotem do rzeki Lomela. To był prawdziwy wyścig z czasem, bo chciałem zdążyć jeszcze przed zmrokiem. Gdy już byłem z powrotem na rzece, to z jednej strony cieszyłem się, jakbym się wydostał z jakiejś wielkiej pułapki, a z drugiej strony byłem w totalnej kropce. Co tu dalej robić?